Legion, serial od Foxa i Marvela, rozpala umysły nie tylko wielbicieli świata X-Menów i komiksów, ale również tych, których fascynuje dłubanie w kolejnych odcinkach, scenach, ujęciach, a nawet w pojedynczych kadrach. Legion to świetna zabawa także dla widzów, lubiących na podstawie drobnych wskazówek poskładać fabułę w całość i wydedukować, co będzie dalej. Jednak to nie wszystko. Legion jest wręcz naszpikowany odniesieniami do ogromnej ilości dzieł znanych z popkultury. Zanim przedstawimy wam naszą listę 10 najważniejszych inspiracji obecnych w legionie, chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na pewien istotny szczegół. Zdecydowana większość odwołań i cytatów obecnych w serialu wykorzystywana jest w sposób odmienny niż to miało miejsce pierwotnie. Jeśli w oryginale mieliśmy do czynienia z sytuacją pozytywną, to w legionie zapewne wszystko skończy się źle i na odwrót. No dobrze, a teraz zaczynamy. Les Anderson Choć na pierwszy rzut oka trudno dostrzec w Legionie bezpośrednie odwołania do twórczości Wesa Andersona, to wielokrotnie poczujemy w serialu charakterystyczny, ekstrawagancki klimat obecny w filmach Teksańczyka. Choćby podczas pierwszej rozmowy pomiędzy Davidem a jego siostrą Amy. Scena została sfilmowana za pomocą ujęć, w których kamera patrzy na aktorów pod kątem 90 stopni. Bohaterowie są ubrani w pastelowe kolory, a całość jest zabawna, groteskowa i smutna zarazem. Wszystkie te cechy są charakterystyczne w twórczości Andersona, podobnie jest zresztą w wielu innych momentach serialu. Przede wszystkim twórcy Legionu w typowy dla Andersona sposób Pokazują wszelkie słowne konfrontacje bohaterów. Innymi charakterystycznymi dla Andersona zabiegami, które odnajdziemy w Legionie, będą sztuczna, ale atrakcyjna wizualnie scenografia, dynamizacja tempa akcji poprzez muzykę, czy też podział całości na rozdziały. I nie mamy tu na myśli zwyczajnego podziału na odcinki. Dość typowym zabiegiem u Andersona i obecnym również w Legionie jest wprowadzenie narratora, który objaśnia niestandardowe kwestie, takie jak chociażby działanie Naucebo. W Legionie odczujemy również klimat znany z filmów Terry'ego Gilliama. Dziwność, poczucie zagrożenia ujęte w zabawną, makabreskę i szaloną maskaradę, przestoje i zerwania narracji, epickie pejzaże wyobraźni. Wszystko to znamy m.in. z Brazylii, czy też Teorii Wszystkiego. Podobne składniki stylu filmowego obecne są również w wielu scenach w Legionie. Serial Foxa i Marvela szczególnie chętnie odwołuje się przede wszystkim do jednego konkretnego filmu Gilliam'a: do Parnassusa. Sfera astralna, w której w jednym z odcinków przybywa David, przypomina jeden z wariantów świata po drugiej stronie lustra w magicznym teatrzyku doktora Parnasusa. W obu miejscach panuje podobnie surrealistyczna atmosfera. Dodatkowo demoniczny bohater Legionu o pseudonimie Oko, grany przez Mackenzie'ego Greya, może kojarzyć się z postacią Diabła, w którą w Parnasusie wcielił się sam Tom Waits. Warto dodać, że ci dwaj panowie są do siebie łudząco podobni. Parnassus skupia się zresztą na odwiecznej walce kreatywnej, uwznioślającej wyobraźni ze strachem. Podobnie na wielu poziomach dzieje się w Legionie. Taka walka trwa nie tylko w głowie Davida, ale również pomiędzy sprzyjającym Davidowi Samerlandem i rządową trzecią dywizją. Tim Burton. W przypadku twórczości Tima Bertona autorzy Legionu czerpali przede wszystkim z charakterystycznego dla reżysera stylu wizualnego. W serialu możemy odnaleźć nieco groteskowo wyglądającą, trącącą sztucznością scenografię, znaną chociażby z Charliego i fabryki czekolady. W produkcji pojawiają się również najróżniejszej maści czarno-białe wzory jeden ze znaków rozpoznawczych Tima Bertona. Na przykład stylizacja Leni w szóstym i siódmym odcinku, kiedy akcja serialu dzieje się w wyimaginowanej wersji szpitala jest na wskroś bertenowska. Pod względem stroju i zachowania leni może przewodzić tak ikoniczne postacie jak Beetlejuice Michaela Kitona czy Edwarda Nożycorenkiego, Johnego Deppa. Przynajmniej częściowo twórcy serialu mogli inspirować się Burtonem, tworząc androgeniczne androidy, które służyły admirałowi Fukuyamie w drugim sezonie Legionu. W tym wypadku widać chociażby spore podobieństwo do równie aseksualnej i sprawiającej niekiedy wrażenie robota postaci Williego Łonki. Michel Gondry Michel Gondry to reżyser tworzący pełne uroku, ale i goryczy obrazy o miłości, takie jak dziewczyna z Lilią, jak we śnie, a przede wszystkim zakochany bez pamięci. To właśnie do tego ostatniego filmu możemy odnaleźć kilka odniesień w serialu. Sekwencje seansów, które David odbywa w Summerland, podczas których musi w sposób dosłowny zobaczyć i przeżyć na nowo własne wspomnienia. Łudząco przypominają fragmenty "Zakochanego bez pamięci", w których to doktor Mierzwiak dokonuje zmian w pamięci swoich pacjentów. Why am I standing here in and... Oh my god, déjà vu? Jeszcze silniej z filmem Gondriego wiąże się scena podczas której z pamięci David'a zostaje usunięty Farouk. Podobnie wykasowywana z głowy Joela głównego bohatera "Zakochanego bez pamięci" była jego ex, Clementine. Zbliżony klimat do filmu Gondriego. A również niemal cały czwarty odcinek drugiego sezonu, w którym David wciąż na nowo podróżuje po wspomnieniach Sid. Obie produkcje eksplorują traumy i trudne relacje międzyludzkie swoich bohaterów. Quentin Tarantino W takim kulturowym miszmaszu, jakim jest Legion, nie mogło zabraknąć inspiracji ze stylu bodaj największego remiksera współczesnego kina, czyli Quentina Tarantino. Ducha Tarantino można odnaleźć w Legionie w lekkich niemal pastiszowych fragmentach, które jednak traktują o bardzo poważnych rzeczach. I tak oto sceny rzezi czy też najbardziej dotkliwe traumy bohaterów stają się zabawnymi wizualno-dźwiękowymi majstersztykami. No właśnie, dźwięk i muzyka, ich perfekcyjne dopasowanie do akcji to także element wspólny dla kina Tarantino i Legionu. A skoro już o tym mowa, to podobnie jak w Kilbilu, sceny przemocy i fizycznej konfrontacji są prezentowane w serialu często jako rodzaj tańca. W ten sposób zaaranżowane są m.in. atak na Kerry, walka Davida z Farukiem, walka Davida z Oliwierem i Leny, czy też atak Oliviera i Leni na trzecią dywizję. Taniec jest tutaj przekaźnikiem intensywnych emocji. Sceny taneczne stanowią zresztą w legionie osobną gigantyczną grupę odniesień, w której znajdziemy cały przekrój odwołań. Od klasycznego kina Hollywood, francuskich filmów lat 50., aż po Bollywood i współczesne kino. David Lynch. David Lynch po prostu musiał pojawić się w tym zestawieniu. Kiedy zachęcaliście nas do obejrzenia legionu, zawsze dodawaliście, że serial jest bardzo linczowski. I rzeczywiście, już samo wykreowanie świata, w którym najważniejsza jest ludzka nieświadomość, wydaje się na wskroś linczowskie. Nasze pragnienia, traumy, skrywane lęki są tym, co tworzy rzeczywistość zarówno u Lynch'a, jak i w Legionie. Cała struktura serialu jest zresztą bardzo linczowska. Bezustanne błądzenie po myślach, snach i wspomnieniach Davida staje się tematem i osią akcji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Freda w Zagubionej Autostradzie czy też Betty w Malholland Drive. Są zresztą w Legionie momenty, kiedy wspomnienia Davida ożywają i zmieniają swoją strukturę. Ludzki umysł jest traktowany w legionie jak żywy organizm, który zmienia się i potrafi być istotą niezwykle groźną. W legionie nie brakuje również odniesień do Twin Peaks. Najsilniej atmosferę jednego z najsłynniejszych seriali wszechczasów można odczuć w trzecim i czwartym odcinku drugiego sezonu. Twórcy legionu, tak jak sam Lynch, postrzegają ludzką nieświadomość jako miejsce zasiedlone przez transcendentalne byty, które toczą walkę o duszę bohatera. Pod koniec czwartego odcinka. Możemy również odnaleźć podobieństwo pomiędzy Loron Palmer a Sid. To właśnie wtedy zostaje przywołany cytat z ulubionej książki Sid. Cytat ten mówi o wykolejeńcach życiowych jako o aniołach, którzy stają się silni i święci właśnie dzięki temu co przeszli. Znajome, prawda? Przesłanie cytatu wydaje się bliźniaczo podobne do przesłania całego Fire Walk With Me. Philip Dick Wśród twórców, którzy inspirowali autorów Legionu, zdecydowaliśmy się umieścić również jednego pisarza. Uznaliśmy, że wiele motywów obecnych w pierwszym sezonie można porównać z elementami fabuły obecnymi w kultowym ubiku Filipa Kejdika. Po pierwsze, podobnie jak u Dika, tak i w Legionie, mamy do czynienia z czymś na kształt mentalnego pasożyta. W ubiku rolę tę pełni Jory, który powoli wysysa resztki życia z osób. Które trafiły do wykreowanego przez niego świata. W legionie umysł Davida zasiedla demon, król cieni, Amalfaruk, który żywi się mocami niczego nieświadomego Davida od ponad 30 lat. Na dodatek, sceny w wyimaginowanym szpitalu psychiatrycznym, podobnie jak cała akcja Ubika, są czymś w rodzaju przedśmiertnej wizji. I w jednym i w drugim przypadku walka z mentalnym pasożytem staje się jednocześnie walką z czasem i groźbą nieuchronnej śmierci. Stanley Kubrick. Są twórcy, którzy inspirują całe kolejne pokolenia. Z pewnością jednym z takich twórców jest Stanley Kubrick. W przypadku Legionu można odnieść wrażenie, że kiedy w serialu mamy do czynienia z dosłownymi cytatami filmowymi, są to niemal zawsze cytaty z Kubricka. Oto kilka przykładów. Szpital Clockwork. Już sama nazwa Clockwork jest oczywistym odniesieniem do mechanicznej pomarańczy, której angielski tytuł brzmi Clockwork Orange. Na dodatek nowoczesne, czyste, niemal plastikowe wnętrza szpitala w Legionie mogą przywodzić na myśl futurystyczną, sterylną scenografię z Odyssei Kosmicznej. Szczególnie widoczne jest to w przypadku sali, w której wydawano leki chorym. Do złudzenia, poza odmienną kolorystyką, przypomina ona główne pomieszczenie statku kosmicznego w Odyssei. W szóstym odcinku drugiego sezonu, w którym poznajemy kilka alternatywnych linii życia Davida, w jednej z nich, w której David kończy jako bezdomny. Mamy bardzo dosłowne odwołanie do sceny z mechanicznej pomarańczy. David zostaje zaatakowany przez grupkę chuliganów, do złudzenia przypominających bohaterów filmu Kubrika. Dodatkowo, całość jest sfilmowana w bardzo podobny sposób, a bohaterowie mówią charakterystycznym językiem znanym z mechanicznej pomarańczy. W drugim odcinku pierwszego sezonu, David wydostaje się z clockwork i zatrzymuje się u siostry. Tam rozmawia z Leni, jedną z projekcji swojego umysłu. Leni w ogrodniczkach na trójkołowym rowerku jest odwołaniem do kolejnego filmu Kubrika Lśnienia, w którym główny bohater popada w szaleństwo. Daren Aronowski i David Fincher. Na sam koniec zdecydowaliśmy się omówić jednocześnie te dwa ważne nazwiska. Dzieje się tak nieprzypadkowo, ponieważ kariery i pierwsze poważne sukcesy Darena Aronowskiego oraz Davida Finchera przypadają na ten sam okres. Wtedy też ich styl filmowania, później diametralnie odmienny. Był zbieżny. Dynamiczny montaż z dużą ilością krótkich przebitek, które często eksplorowały stan świadomości bohaterów, stały się znakami rozpoznawczymi obu autorów. I te charakterystyczne cechy Fight Clubu i Rekwiem dla snu z łatwością odnajdziemy w legionie. Nie brak w serialu szybkich, krótkich sekwencji montażowych, a także krótkich przebłysków, które oddają psychofizyczny stan bohaterów oraz obrazują dynamikę położenia, w jakim się znajdują. No, to to by było na tyle. Oczywiście nasza lista nie jest kompletna i w żadnym wypadku nie wyczerpuje tematu, ponieważ serial jest przebogaty we wszelkie kulturowe odwołania. Wykorzystuje m.in. motywy również z obcego, powrotu do przyszłości czy It. To była po prostu nasza osobista lista inspiracji. Oczywiście czekamy w komentarzach, abyście dali znać o swoich ulubionych scenach i motywach serialu.